Ostatni dzień Royal Tripa i takie cudo! Royal Trip High Five 2021, odcinek wigilijny, czas zacząć! Witaj! Merry Christmas! Jingle bells, jingle bells, jingle bells, wow! Wigilijny odcinek Royal Trip High Five z tym Batmobilem i z tym właścicielem Batmobila. Mariusz, cześć! Siema, Buzi. Dzisiaj z Mariuszem nagrywamy dla was materiał z Nissanem GT-R Stage 2. No jest głośniejszy niż seryjny. Czy to Batman? Czy to Venom? Nie, to Mariusz. Niesamowicie wygląda ten samochód. Cieszę się, bo takie projekty są genialne, żeby wam je pokazać, bo nie są nudne. Jak widzicie 5 w miesiącu Aventadora czy Huracana, a zobaczycie takie coś, no to wygląda genialnie i bardzo fajnie się to ogląda. Lecimy. Codzienne problemy mojego wyjazdu. Warto było tak tuningować ten samochód? Oczywiście, że warto! O kurde! To było fajne! Petarda! Petarda! Wystarczy mu niewiele. Czerwone światło, my pierwsi na światłach. No Mariusz, ja nie chcę nic mówić, ale chyba wykorzystamy tą sytuację. Wiecie, co za chwilę się stanie. O tak, o tak. I znowu pierwsi na światłach. O, tam daleko już brama weselna postawiona. A teraz w pięknej scenerii, tak jak widzieliście na początku materiału, ja w stroju żółtego superbohatera, bo Święty Mikołaj jest jak superbohater dla małych dzieci. A wy zobaczcie, jak ten samochód strzela z launcha! Go lekko zmodyfikowanego. Co tam było? Zmodzone? Mieliśmy tak, zrobiony dolot, mieliśmy zrobiony downpipe, cały wydech, 3,5 cala customowy jest zrobiony i program. Na 720 koni skrajnie na benzynie 102, na benzynie 9,8 w okolicach 660, a na setce w okolicach 702. Okay. Na ten moment tak to wygląda, tak? Natomiast co ja wprowadzę? Zawieszenie sportowe będzie utwardzone, Olinsa TTX już jest, tak? To jest zawies równowartości małego auta, tak naprawdę. Dodatkowo zrobimy jeszcze tutaj pakiet turbin większych do 1000 koni, które obsłużą. Dotrysk metanolu, alkoholu będzie. Poprawiony dolot, wtryski większe, wydajniejsze 1300. No i to powinno generować wtedy w okolicach 900 koni i 900 niuta. Ale co wyjdzie? Zobaczymy. Zapas jest do 1000 koni, ale tylu nie zrobimy, bo seryjny słupek jest plan, żeby został. Ale co czas przyniesie, zobaczymy. Jak auto trafi na podnosik, być może zakuje ten silnik i zrobimy 1000 plus. Zajebiście. Powiedzmy o tych kołach, bo one są bardzo specyficzne. Co to są za koła? Tak, są to koła ultra lekkie, magnezowe. Dziwię się na wulkanizację, bo jak ściągamy pana, to ona jest tak lekka, że w dwóch palcach utrzymać. Poważnie? Tak. I tutaj to, wow. Na to wpływa wszystko. Masa nieresorowalna jest dużo niższa, przez co auto przyspiesza lepiej w warunkach 100-200. Ale z kolei tracimy ze skrzydłem, które... Ono jest piękne, ono jest duże, ono daje dobry docisk na torze, ale jeśli chodzi o takie codzienne jazdy, co ja teraz używam, to no niestety to wpływa na niekorzyść, bo nam uci na czasy. Wydawać by się mogło, że lepszy docisk na zakrętach i tutaj pewnie się poprawia. W innych wartościach, czyli torowe ustawienie, bo tutaj mamy cztery ustawienia, tak, tego skrzydła. Możemy torowe ustawić, że ten docisk jest bardzo mocny. Teraz jest na płasko, ten docisk jest mniejszy, ale mimo wszystko, jakbyśmy teraz zdjęli ze skrzydłem takim, a bez skrzydła, to różnica też będzie w czasach. Nie sekunda, ale będzie. Wydech mamy 3,5 cala, to jest bardzo duże jak na ten samochód. Bardzo ale duży. Przepływ spalin musi być bardzo dobry, jeśli chcemy taką moc uzyskać. A jeszcze ciekawostek możesz pokazać tak? Tutaj. Taki patent. Termowiec na zaciskach hamulcowych. Tak? Może z drugiej strony będzie widać lepiej. To jest bardzo ważne przy jeździe torowej, bo to auto bardzo dużo jeździło na torze. I no to się sprawdza, tak? Bo widzimy, kiedy się hamulce przegrzewają. Niestety jest to samochód z 2015 roku, on jeszcze nie ma wewnątrz systemów, które nas informują o nagrzaniu hamulców, no a tutaj mamy taką ściągę, tak? Możemy sobie to podejrzeć. Genialnie. To znaczy ciężko to w trakcie jazdy podejrzeć. Tyle z takich wizualnych rzeczy, to co? Przejedźmy się chyba. Będzie fajnie. 3,
jesteśmy na placu, moim ulubionym. Ależ to zabawa. Zajebiście, jak to brzmi w ogóle na tej odcinie. Zajebiście brzmi. Zajebiście. Royal Trip High Five, kocham tą serię. Mam nadzieję, że wy również. Damy się pierdolę. No ja lubię, tylko kurwa to nie jest ten napęd. Dopiero tylko na takich warunkach możesz. Ja myślałem, że ty dlatego takie łuki robisz, bo nie chcesz skręcać bardziej, bo nie możesz po prostu. Max. Problem jest tutaj taki w GTR-ze, że to się może wydawać, że to nie był Max, bo on dobrze miał pochylone koła, było maksymalnie, tylko ten czterobit cały czas wyciąga ciebie, nie? I przez to ten łuk jest taki inny. A 100-200 jakie robi? W jakim czasie? 6 sekund. Kurde, 6 sekund. Bardzo ładnie. A teraz dopóki stoimy w korku, to pokażę wam, jaka to jest przepaść wizualna. Zobaczcie, są inne auta i jest taki coś. Jest takie coś, wiecie. Ten samochód nie wygląda normalnie. Nie wygląda normalnie przy innych samochodach. Jest konkret, robi robotę i to, co chciałem wam pokazać, to właśnie, że no... Daj mi się zapiąć. Tak jak żółty Mercedes C63 z pakietem Black Series, tak ten, tak samo. No nie da się przejść przejechać niezauważonym. Ty już byś nie mógł mieć kochanki. Tak, żeby wszystko no, wiedzieli o tobie tam jeszcze. Z pakietem Bada Series jest zajebiście agresywny. Rzuca się w oczy. O tak. No za kółkiem kierowca też agresywny. Teraz jeszcze na chwilę wyszedłem z samochodu, bo chciałem pokazać wam, jak te 3,5-calowe, 4 rury wydechowe brzmią w GTR-ze. Naprawdę robi to robotę z zewnątrz, więc posłuchajcie. Jak to brzmi? O kurde! Ten dźwięk jest wysoki, przez to, że to jest V6, ale jest bardzo głośny, bardzo głośny. Jejku, żałuję, że tu stałem. God damn! Ale tu fajnie wygląda. Kurde. Panie Uber, proszę otworzyć. Uber? Pan Mariusz? Uber, zapraszam. Na Roberta było zamawiane. Poproszę na jakiś parking, żeby upierdzielić bokiem. Jedziemy na upierdolondo. Wow, 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 wow. Pierdziele. No w tym Royal Tripie czasami warto usiąść na fotelu pasażera i poczuć to przyspieszenie, kiedy nie wiesz, że kierowca właśnie w tym momencie wciśnie fotel, wciśnie pedał. Sorry, już mi się plącze od tego wszystkiego. I są inne wrażenia z jazdy. O! Ruszymy sobie. Ruszymy sobie. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Jadą po Mariusza, ale zabłądzili, bo to nie ta droga. Źle wjechali. Ja pierdziele! Coś mu tam strzeliło na dobre chyba. Your Uber has arrived. Dzień dobry ponownie. A jak jest koszt takich modyfikacji GTR-a? No i sam zawias to jest 60 tysięcy złotych. Tak, zawias gwint. Drogi gwint. Wydech, strojenie, wtryski, dolot. Około 20 koła i mamy w granicach 700 koni, tak, w aucie. Na przykład samego skrzydła to jest 14 tysięcy złotych. Dokładki przednie, no to wszystko w granicach z montażem, w okolicach też 20 kolejnych tysięcy. Ten samochód ma katalogowo 2,7 do setki, ciężko to uzyskać. W pierwszej setce seryjnie, ale tu myślę, że bez wątpienia. Ja pierdzielę. Stary. O, mocno, mocno zbiera się, mocno się zbiera. A tego boosta masz tu na maksa teraz? Tak, jest sporo. Masz trakcję, pracuję. I teraz sprawdzamy hamulce, bo tu nie mamy już drogi. Jeździmy wieloma szybkimi samochodami, to jest pierwszy samochód, który... Cały czas trakcji szukasz.
przy 150, ja pierdzielę. Nie, to nie dla mnie. A pamiętajmy, że to jest czterobud, tylko jest 930 N, to jest właśnie bardzo dużo, bo tam konie to jest jedno, newtonometru jest to bardzo dużo. W tym aucie zaczęło mi się robić niedobrze. Właśnie. Jak tak zacząłem mieć, tak jak ja jeżdżę, no bo wiadomo też czymś tam, no bo to nie były moje auta te w 90 czy R6, no to aż tak się może nie pojeździ, może to dlatego, ale nawet jako pasażer jak tam jeździłem, było dla mnie całkiem okej, okay, no bo ja taki jeżdżę po prostu wieloma, czy to V10, każdym jeździłem tak samo, no ale tym jakby zacząłem jeździć po swojemu, pierwsze te powiedzmy dni od odbioru, no to ja naprawdę to, no czemu on tak się cofał, tak? Bo tak zauważyliście. Nie, to nie dla mnie. Ja wychodzę. Mr. Badass. Pierdziele. O, dźwięk petarda. Jakie było twoje pierwsze auto? Okej, okay. Będzie grubo. To było E36. Szalone okay. 1.8. 113 koni na pasku rozrządu. Tak zwany bocian. Od tego się zaczęło. W kompocie? W coupe? Nie, w sedanie. W sedanie. Four doors, more horse, tak? Jak to było? Mr. Badass, co ty tutaj kręcisz? Tam każde auto, powiem wam, uczyło mnie pokory, ale najbardziej nauczyło mnie E36, bo to E36. Wyjebałem w bramę na przerwie szkolnej, walną w latarni też między innymi. To drugi przypadek, bo to chyba pierwszy mówiłem. Albo też walnąłem w rowerzystę. Też się zdarzyło, no niestety, nikt nie jest bez winy, ale tam akurat rowerzysta wymusił, nie ja. Uwierzcie mi, tak było. Mi to się zaczęło wszystko, tak wspominam, od 36. Ja wtedy jeszcze byłem uczniem, nie miałem jeszcze wtedy pracy, no bo naturalnie uczyłem się, tak? Ale gdzieś tam każdy wolny czas, ja powiem tobie, wolałem zamiast poświęcić na imprezę, na picie, na spotkanie ze znajomymi, to ja gdzieś tam pracowałem, dorabiałem. Bo tak podobnie. Nikt mi nie dał niczego w życiu. I tak wiecie co, muszę wam powiedzieć tak tutaj do kamery. Ja sobie starałem dawkować marzenia. Nigdy to nie było tak u mnie na zasadzie. Owszem, ja sobie myślałem, ale byłoby fajnie jeździć McLarenem F1, to jest moje auto, takie jedno z marzeń. Fajnie by było przejechać się Huracanem, takie rzeczy tego typu. Ale nigdy sobie nie mówiłem, chciałbym mieć, wiecie, coś na zasadzie Huracana GTR. Ja sobie dawkuję te marzenia. Typu, miałem A36, ja wtedy był taki okres, bardzo chciałbym mieć A39540i. Sobie zaraz kupiłem, tak, bo dążyłem do tego. Potem kolejna poprzeczka, kolejna. Ja pamiętam, jak jeszcze 4 lata temu, albo 5, ja sobie mówiłem, że bardzo chciałbym mieć E39M5. Chwilę później wpadł V10, kolejna półeczka wyżej, tak? I to wiecie, to jest to, dawkować sobie marzenia. Teraz, no to się też może wydawać abstrakcją dla wielu, że gość jeździ GTR-em na co dzień. Czego można chcieć więcej? Można chcieć więcej. Trzeba sobie, tylko bardzo ważne, rozsądnie dawkować te marzenia, bo wbrew pozorom łatwo jest się zatracić. Ja muszę wam powiedzieć szczerze, że z tej drugiej strony, to ja zauważyłem jedno, wbrew pozorom pieniądze szybko się nie dają. To jest tak. Często te życie prywatne gdzieś tam kuleje przez to. Ja pracuję dużo, bo założyłem sobie cel. Chcę maksymalnie do 3-4 lat mieć taki dochód pasywny, by już nie musieć pracować. Okej. Okay. Totalnie, bo to jest tak, to że teraz zarabiam dobrze, to jest jedno, ale ja muszę bardzo dużo pracy swojej własnej w to włożyć, żeby to zarabiać. A ja chcę przynosić, chcę mieć taki dochód, by nie wkładać w to swojej pracy, wiecie, żeby to samo się kręciło. Ale czym się zajmuję mianowicie? Mogę tylko nakreślić, to jest rynek nieruchomości. Przygotowuję projekty zarobkowe, inwestycyjne, między innymi mieszkania na wynajem, mikroapartamenty, mieszkania na tak zwane flipy. Czasami ludziom też pomagam to zrobić. To jest też moje gdzieś tam doświadczenie, umiejętność, którą się dzielę, tak? Dodatkowo gdzieś tam wchodzę też na rynek uczenia innych w tej dziedzinie. Czasami kupuję mieszkania sam, sprzedaję, na tym zarabiam, sprzedaję gotowe produkty, no głównie obrót nieruchomościami. Generalnie obrót nieruchomościami. Okay, po GTR-ze chciałbym pójść w coś z V10, czyli już kupię Huracana. To nie zostawisz go w serii. Na pewno to się nie skończy na serii, bo to auto to jest wolnossak, tak? I tam z wolnossaka dużo nie ugramy, tam nie wiem, 50 może koni to jest max przy tej mocy. Okay. Tam w okolicach 600 koni mamy w serii. Nie pamiętam teraz dokładnej mocy, bo tam w zależności od wersji, tak? Ale tam 50 koni to jest naprawdę max maxów wydechem, programem max, totalny max. Ja bym tam chciał zapakować twin turbo. Jest jeszcze ewentualnie możliwość kompresora wsadzenia. Jeździ taki jeden z projektów dla mnie osobiście znany, to jest projekt od Zeda. W okolicach 800 koni mamy, no i wtedy mamy bardzo niskie 4 sekundy 100-200. To mi się podoba, bo bardziej to mnie kręci, tak? Z Huracanem kiedy wyjdzie? Nie mam pojęcia, ciężko mi powiedzieć, bo to jest tak samo jak z każdym moim kolejnym samochodem. To spontanicznie wychodzi. Zarówno BMW V10 kupiłem od tak spontanicznie, tak samo GTR-a. Ja kupując GTR-a miesiąc przed, nie wiedziałem, że kupię GTR-a. To jest prawda, widzicie jak twardy jest, jak taczka. Taczka totalna. Drogi zawias, jak taczka.
Przepłaciłem. Mogłeś kupić Bentleya. Na koniec jeszcze chciałem wam pokazać, jak wjeżdża się do tego garażu. To jest hit w ogóle. Takie problemy. O! Nie zaszurał! Czyli to ja jestem taki. A nowy blok 2.2.1 przypomina. Ale to piszczy. Ja pierdzielę. Strasznie piszczy. Uciekamy od tego hałasu. Tu jeszcze wam pokażę na koniec. Ale to wygląda. Ja jestem zakochany. Tu jest idealne zdjęcie na Instagram. Możesz jechać? Ale gleba. O Jezus. Ojejuj. Ach, boli. Boli. Bardzo wam dziękuję za spędzony cały Royal Trip w takim właśnie wydaniu, to znaczy superkary, codziennie inny materiał, daily vlogi motoryzacyjne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Wszystkim właścicielom samochodów, moim przyjaciołom, moim znajomym, którzy mogli się spotkać ze mną w tym przedświątecznym okresie. Dziękuję wszystkim za to, że wspieraliście i z dnia na dzień te wyświetlenia rosły, to zaangażowanie widzów. To się naprawdę ceni. Przede wszystkim podziękowania dla partnera Royal Trip Hi-Fi, czyli dla firmy STS. Dziękuję za to, że zaufaliście, za to, że dwa dni przed Royal Tripem podjęliście decyzję, bo ja cztery dni przed Royal Tripem podjąłem decyzję, że jadę, a oni dwa dni wcześniej podjęli decyzję, że zostaną partnerami. Dogadaliśmy się, więc bardzo fajnie, że chcieliście wspierać to, bo bez was pewnie inaczej by to wyglądało. Do zobaczenia za rok. Za rok ten Royal Trip będzie jeszcze grubszy, mimo że ciężko będzie pobić tegorocznego Royal Tripa. Dzięki wielkie, a jeżeli nie oglądaliście wszystkich odcinków Royal Tripa, to nadróbcie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. No i na końcu jeszcze pożegnanie Godzilli. Pożegnajmy Godzillę. To jest znak tego, że Royal Trip się kończy.